zespół tam Finn, Cager i Larsen. Więc zawodników, który na pewno kojarzycie, zwłaszcza Larsena oraz na ten duet, ostatecznie w ćwierćfinale, ale w następnym potem doszli aż do finału, gdzie walczyli na Mad Lions, przegrali 0-3, ale było naprawdę interesująco. Więc mieli udany 2018 rok, ale wszystkie drużyny poza NIP z regionu skandynawskiego nie radziły sobie dobrze. I co więcej, w poprzedni rok to był absolutny blamasz dla nordyckich drużyn, więc nie mamy dobrego mniemania. Zawodników mają niezłych, ale często ich eksportują. Sama liga nie jest rozwinięta. Spodziewam się ostrego tutaj klapsa od Big. I tak jak powiedziałeś, ogólnie ta infrastruktura w krajach skandynawskich, jeżeli chodzi o ligi i tworzenie drużyn, nie stoi na najwyższym poziomie, ale też eksportują bardzo wielu zawodników, którzy są niezwykle dobrzy i chociażby w Lecu kilku mamy zawodników, tak przed chwilą w meczu mieliśmy w końcu Szygendę, który jest Duńczykiem, jeżeli dobrze się pamiętam, tak wygląda na to, więc ogólnie dzisiaj widziałem dosyć ciekawy wykres, jeżeli chodzi o populację, to właśnie kraje skandynawskie mają największą ilość zawodników Master Plus względem tych milionów osób, które żyją w ich krajach, więc widać, że to jest taka kuźnia talentów, ale mimo wszystko oprócz NIP, których nakreśliłeś w roku 2018, wielkich sukcesów nie odnosili na scenie europejskiej. I w tym roku także nie spodziewamy się wielkich sukcesów z ich strony. Mhm. Aczkolwiek jestem gotowy na każdą miłą niespodziankę. Zobaczymy. Na razie za to region, który pokazał się dobrze, to Niemcy, ze względu na to, że ich ekipy akurat wyglądały bardzo dobrze na poprzednim EU Masters. Big było faworytem w swoim ćwierćfinale, który przegrali 1-2, ale SK Prime poszli aż do finału. I ogólnie zawsze się hype'owało Niemcy, a że to jest bardzo dobrze rozwinięta liga i tak dalej, mają olbrzymie pule nagród i dobre drużyny, ale wyników na European Masters nie było aż do właśnie ze swojego sezonu, gdzie wydaje mi się obok Francji pokazali się bardzo nieźle. A zobaczymy, jak czy powtórzą to, bo zrobić coś raz, trzeba to potem powtórzyć. Dlatego spodziewamy się tutaj zwycięstwa. Szukamy czegoś w drafcie szczególnego. A drafty tak samo. Zaczynają się tak, jak wyglądały każde poprzednie aktualizacje. 9.17 był skrom. Tak, nie ma tutaj jakichś specjalnie kluczowych wykluczeń, które mogłyby sugerować jakieś komfortowe wybory. Raczej lecimy z tier listy, więc zarówno wybór Atroxa dla Big, którego mogą sfleksować, w końcu nam Jenax pokazywał, że bardzo lubi nim grać na środku. Oczywiście tutaj Jenaxa nie ma, ale Niemcy mają to akurat w swoim zwyczaju, więc tutaj ten pierwszy wybór nas nie dziwi. Silna dolna aleja w postaci Kaisa oraz Nautilusa to jest coś, co bardzo lubi widzieć, bo jesteś w stanie zagrać zachowawczo, ale też kiedy nadarzy się sytuacja, jest dostępny hook, po szóstym poziomie szczególnie możliwość wykluczenia dwóch na dwóch jest naprawdę spora, tym bardziej, że Falcon w tym momencie nie będzie w stanie dla siebie wybrać całego duetu z dolnej alei. Ten Twitch nie przejdzie. Nie spodziewam się tutaj szczurka, to nie jest Woolite. Jeśli jakąś postać, to może w Kaisę właśnie, względu na to, że jesteś w stanie skalować, ale Sivir, a relatywnie lepszy. Ona ostatnio trochę straciła na popularności, ale nadal dysponujesz naprawdę potężną możliwością czyszczenia fal, do tego masz Spell Shielda i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko to też jest darmowy scaling dla Kaisy, którą wiemy, jak ukochał sobie chociażby region chiński i ogólnie na całym świecie bardzo potężny marksman. No chyba, że dobierzesz naprawdę dobrego supporta do Sivir, na przykład Lux Sivir, jest tym dominatorem dolnej alei, więc pewne opcje są przed Falcon, ale widać, że idą w teamfighty, tak? Sivir przyspieszająca Irelia i Sejuani, bla bla, tu CC, tu frontline, tu backline. Taka stara, dobra kompozycja League of Legends. Co więcej, banowany jest tutaj Kartus. Kartusem faktycznie Donards zagrał. Widzieliśmy nawet jedno z jego zagrań dzisiaj podczas Penty EU Masters, gdzie nawet jedno zagranie także było zadedykowane Lakerowi. Wtedy akurat Donards grając z tym Kartusem został zgładzony, ale w jakiś sposób asocjujemy tego zawodnika chociażby z tym ponurym żniwiarzem. I tak jak wspomniałeś, Falcon wybiera dla siebie całkiem potężną górną część mapy ze względu na to, że Irelia jest postacią walczącą wręcz. Wraz z Sejuani świetnie się komponuje, więc do tego dobierzesz jeszcze prawdopodobnie toplanera bądź midlanera ze względu na możliwość flexowania Irelią i ta Sivir będzie odciążać cię z dolnej części mapy. Bezpieczna, niszczysz falę minionów, skalujesz się całkiem nieźle, więc tutaj dosyć prosty kierunek, w którym będą się kierować zawodnicy z właśnie Skandynawii, no i Morgana, żeby jeszcze zabezpieczyć tą dolną aleję, więc mówiąc o tym, że jest potencjał na wykluczenie ze strony Kaisa oraz Nautilusa, widzę Sivir oraz Morgana i tu naprawdę musiałoby się wiele zadziać, żeby w sytuacji dwóch na dwóch padła jakaś eliminacja. No, patrzymy na to, co za to Big chciałby zrobić, bo oni też bardzo po prostu idą po wzdłuż tier listy, kto jest silny w dżungli, kto jest silny na AD Carry, kto jest silny na topie. Azir nie święci sukcesu zbytnio, ostatnio na środkowej linii, zwłaszcza jako blind pick, może zostać to zaskakująco ukarane. Szukam po postaciach, którymi Darkness zagrał w tym sezonie. Czy znajdę coś, co byłoby fantastyczne przeciwko Azirowi? I grał Talonem, grał Zedem, grał Ahri.
Fiorom i Veigarem też, więc są tutaj opcje, jeśli chcesz po prostu wyeliminować przeciwnika, ale taki Vladimir po prostu mógłby też sobie skalować i nie byłby dziwnym wyborem, ale będzie to potencjalnie Yasuo, mimo że nie ma wiele wsparcia ten samuraj w kompozycji. No właśnie, gdzie tu są podrzucenia? Teoretycznie jedno zapewni ci Sejuani, ale na tym koniec, jeżeli sam nie trafisz dobrego Tornada, będzie tutaj cokolwiek trudno sprowokować, jeżeli chodzi o jego ultimate. A 3-1 na tym Yasuo, więc ma pewne doświadczenie, ale jest to trochę oddanie środkowej linii, a wydaje mi się w early game przeciwko Azirowi. Zobaczymy, co z tym zrobi Big. Na pewno na pierwszym przedmiocie jesteś zdecydowanie silniejszy od przeciwnika i mówiliśmy o tych walkach drużynowych. Masz tą Sejuani, która dobrze komponuje się z postaciami walczącymi wręcz, ale z drugiej strony brakuje ci obrażeń magicznych, bo sama Morgana ich nie dostarczy. No, z drugiej strony nie masz, chociaż w sumie masz i Nautilusa i Jarvana, oni będą w stanie zestakować tego armora naprawdę sporo. Do tego Aatrox też potrafi być wytrzymały, szczególnie na swoim ultimate'cie oraz po dwóch przedmiotach, kiedy już masz Death's Dance'a, to może być problematyczne dla Falcon. Samo Ninja Tabi jest fantastycznym zakupem dla Falcon, więc jest to trochę taka kompozycja, która myśli, okej, możemy was zniszczyć zanim zbudujecie pancerz, czyli jak jesteś full AD, to starasz się szybko zwyciężyć, szybko triumfować, może to jest ta szkoła. Zobaczymy, czy dadzą radę zniszczyć, bo przed chwilą... Gra faktycznie może być szybka, ale... Dosłownie przed chwilą, po skończonym meczu Origin, zobaczyłem tweet Deficio, że to są królowie late game'u. I tak, no rzeczywiście, udało wam się zeskalować. To ma trochę Hiszpania w swoim zwyczaju, ale w momencie, w którym w mecie tak ważne jest chociażby zabieranie tych początkowych plate'ów, zabezpieczenie dla siebie tych początkowych smoków, mogą być problemy na lepsze drużyny. I w porządku, jeżeli grasz na drużynę chociażby taką, jaką przed chwilą było... Na kogo oni przed chwilą grali? Na Asus Aeroki. No tak, no właśnie, czyli tą jedną z gorszych, powiedzmy, przynajmniej w naszych przewidywaniach, tak samo teraz z drużyną skandynawską, która może być gorsza i nie będzie w stanie wykorzystać tych potencjalnie agresywnych postaci w początkowym etapie rozgrywki, wybierz za siebie skalowanie. Nie pokazujesz zbyt wiele, nadal trzymasz własne karty przy orderach i trzymasz te taktyki na drużyny, które będą sprawiać ci zdecydowanie więcej problemów, więc tutaj jestem w porządku z tym draftem Big. Nie odkrywają zbyt wiele kart, nie pokazują swoich atutów, a prawdopodobnie rozgrywkę i tak będą w stanie zwyciężyć. Excel wziął Panteona. Więc to jest ta jedna rzecz. Pierwsza rzecz, wybierasz standard, żeby nie odkryć żadnej takiej prawdziwej taktyki, którą masz przygotowaną. A druga rzecz, na słabsze drużyny bierzesz w ogóle wywrotowe postaci, typu Nunu pod AP na topie, żeby zmienić przeciwników, że to jest niby coś, co przygotowałeś na turniej. Więc szkoła G2. Szkoła, może i tylko Singa z tym Panteonem, będziemy to obserwować. Na pewno Big jest tutaj drużyną, która... może powtórzyć sukces, ze względu na to, że bardzo mało mamy powtórzonych sukcesów na EU Masters. Tak, jeśli o tym myślę, to ten 2018 rok Ninjas in Pyjamas. Jeśli o tym myślę, to zdecydowanie Mad Lions, ale opcje się kończą tak naprawdę. Czy Origin nawiąże do tej tradycji swojego super składu? Tak, oczywiście jest to taki pewna Paru historia, światy, o której będziemy mówić, ale no tak, no może tu, ale nawet tego jeszcze nie powtórzyli. Byli ludzie, znaczy były ekipy, które wracały, ale z reguły są zmiany, a jeśli są powtarzane, to nie było tak, że rok w sezon sukces i Big w teorii ma na to szansę, oczywiście ostatnio byli w ćwierćfinale, teraz wyglądają jak całkiem kompletna drużyna, grają ze sobą mniej więcej od stycznia, były pewne zmiany, chociażby Donard czy support, ale poza tym na pewno ekipa, którą bym faworyzował tutaj do wyjścia z play-inów. Bo w końcu będą wychodzić trzy drużyny i zastanawiamy się, bo mamy kilku naprawdę poważnych kandydatów i kilka tych drużyn, które od razu z góry spisujemy na straty. Mówi to oczywiście o Falcon, mówi o Asus ROG, ale w kontekście faworytów na pewno będziemy patrzyli z dużą uważnością na naszych reprezentantów w postaci ROG i Sports Club. Tutaj też mi się nasuwa na myśl oczywiście Origin, do tego Vitality B, Excel, tak, Big. Mamy pięć naprawdę solidnych zespołów. W ogóle jeśli chodzi o play-iny, nigdy nie czułem aż takiego zagęszczenia. Wydaje mi się, że to są najbardziej ambitne play-iny, bo każda z tych drużyn też była, znaczy nie każda, ale wiele z tych drużyn było blisko pokonania swoich przeciwników konkretnie w... Oj tak. Bo często było tak, że akurat na European Masters, jak przeglądasz, jak szło im bezpośrednio w tych ligach, to finały były 3-0, że była zawsze ta dominująca drużyna. Mieliśmy Rogue Sports Club, w Polsce mieliśmy LDLC we Francji, tak, tak, tak. Zawsze była ta jedna drużyna i druga była po prostu taką przystawką. Teraz masz wrażenie, że zamienić drużyny z głównego eventu z play-inami, nie odczułbyś różnic, tak? Dokładnie. Origin wiele nie ustępuje, Giants. 3-2 z Giants, tak? W sensie Rogue 2-3. Nie ustępuje, dużo Davis One i tak dalej. Rogue 2-3, Big 2-3 z Mouse, więc naprawdę mieliśmy w tych finałach poszczególnych regionów bardzo zacięte boje, no ale zobaczymy jak to przebiegnie, bo play-iny bywają wybuchowe ze względu na format best of one i moim zdaniem to nie sprawdza realnej siły zespołów.
I możemy to stosować jako wymówkę w kontekście poprzedniego EU Masters, kiedy to polskie drużyny nieco zawiodły właśnie w tym formacie Best of One, ale nie zapeszajmy, jeszcze żadnej rozgrywki ze strony naszych reprezentantów nie widzieliśmy. Ale zresztą zaraz zobaczymy, bo to będzie następny mecz. Oczywiście i to będzie naprawdę całkiem niezły mecz, bo w końcu przeciwko Origin, więc już potencjalnie dwa najsilniejsze zespoły, czy te zespoły, które stawiamy w roli faworyta do opuszczenia fazy play-in jako zwycięzcy, będą się ścierać, no ale na razie musimy jeszcze oddać tutaj hołd tym drużynom, które na naszych ekranach, Falcon kontra Big, to będzie nadchodzące spotkanie. Próba wejścia na pierwszym poziomie, gdzieś tam wokół Górnej Alei, w końcu masz Nautilusa, on dysponuje jedną z większych ilości efektów kontroli tłumu, jeżeli mówimy o poziomie pierwszym. Jesteś w stanie użyć swojej kotwicy, następnie za pomocą umiejętności pasywnej jeszcze przeciwnika na chwilę unieruchomić, więc jeżeli uda ci się tylko zawiązać ten efekt kontroli tłumu, połączysz go z resztą umiejętności, prawdopodobnie gwarantujesz sobie pierwszą krew, ale tutaj bardzo przytomnie zawodnicy Falcon byli w stanie postawić tego warda i jednak w jakiś sposób odpowiedzieć na inwazję. Mm-hmm. Ogólnie Nautilus, postać, która ma najwięcej CC w grze, bardzo popularny na supporcie. Ostatnio, lecz przeciwko Morganie lekko nie będzie. W ogóle Morgana plus Sivir brzmi jak najgorszy możliwy duet do grania przeciwko dla Nautilusa, bo jak nie spelszy, to Black Shield zawsze jedna z tych tarcz osłoni przed jednym, drugim lub trzecim efektem. Aczkolwiek powiem ci, że jest kilka możliwości, żeby mimo wszystko w sytuacji dwóch na dwóch wyeliminować przeciwników, bo jeżeli wejdziesz w Morganę, która akurat w tym zestawieniu powinna maksować swojego Black Shielda ze względu na ilość obrażeń magicznych, które dysponują przeciwnicy, tak złapiesz przeciwnika na chociażby tą kotwicę, on użyje Black Shielda, wtedy Kai'Sa może użyć swojego W, które zadaje obrażenia magiczne. Zbijesz tą tarczę, następnie podbijesz przeciwnika, użyjesz umiejętności pasywnej, więc jest kilka możliwości, ale jeżeli tylko Morgana będzie grać naprawdę inteligentnie i maksować swojego Black Shielda, sądzę, że tutaj udaremnione będą wszelkie możliwości wejścia all-in. A z całą pewnością. Na dżungli Sejuani przeciwko Jarvanowi, akurat ten duet powinien się dobrze kojarzyć od ostatnich kilku miesięcy. Bardzo często widzimy rywalizujących. Na pewno Sejuani wydaje się być silniejsza w tym fightach, nieco bardziej wytrzymał, ale Jarvan mimo wszystko o wiele bardziej wolę jego ganki, gdyż ma bardzo duże CC, które jednocześnie jest gap closerem i o wiele więcej obrażeń ze względu na runę, jaką bierze. Więc jeśli ktoś miałby namieszać, potencjalnie Donards, ale dobrze wiemy, że właśnie Sejuani razem ze Sejuani i Irelią błyskawicznie rzuca stuny. Oj, chociaż z tymi obrażeniami od Sejuani też bym uważał, bo przypomina mi się ten klip, w którym Broxa wskakując Lee Sinem na trika, który grał akurat Sejuani, 100 do 0 dostał w zasadzie w ułamku sekundy od przeciwnego leśnika, więc mimo wszystko Sejuani też potrafi być postacią, która dysponuje sporą dawką obrażeń. Ale tak jak powiedziałeś, Jarvan, nawet te ganki na poziomie drugim, które wczoraj widzieliśmy, wykonywane chociażby przez naszego Jankosa, który został MVP w końcu w LEC, są możliwe, ale tutaj Donard zdecydował się w zasadzie na pełne wyczyszczenie własnej dżungli. Teraz zdecyduje się także na przejście na górną część mapy, gdzie czeka na niego Krab. Ten 3 minuta, 15 sekunda dopiero pojawi się na Summoners i w tym może być pierwsze spotkanie leśników, bo też jest tutaj z Kidem. No wydaje mi się, że jednak nie, bo Priona midzie robi po prostu swojej. To miałem na myśli mówiąc, że oddajesz mida na pierwszych poziomach, oczywiście z każdymi kolejnymi przedmiotami. Yasuo będzie zagrożeniem dla Azira, bo gdy tylko samuraj skróci dystans, Azir prawdopodobnie pali flasha. Ale no właśnie, na samym początku absolutna kontrola i to po prostu da dwa kraby dla Jarvana. Wielki tutaj komplement dla Donarca. Musimy jednak poczekać na szósty poziom, bo jestem nieco zdziwiony, że Zazie zdecydował się na tą teleportację. Wydaje mi się, że Klęs byłby całkiem w porządku. Oczywiście nie jesteś w stanie zdjąć z siebie podrzucenia przeciwnika, ale jeżeli wejdzie Sejuani, jeżeli trafi cię Glacial Prison, jeżeli przeciwnik cię podpali, to będziesz miał naprawdę duże kłopoty i rzeczywiście ten poziom szósty może być bardzo niebezpieczny w okolicach środkowej alei, kiedy tylko Falcon dobije swoje umiejętności specjalne. No ale jak na razie Zazie wykorzystuje chociażby przewagę w tym priorytecie, wrócił do bazy, zakupił te przedmioty, które dadzą mu jeszcze większą moc na początkowym etapie rozgrywki, żeby w jakiś sposób okiełznać tego Yasuo. Mm-hmm. Na dole po prostu też łatwy pull ze strony Biggie. Jedyne co mnie zastanawia, to jak tam na górze pójdzie Aatroxowi przeciwko Irelii, bo widzieliśmy, że ten mecz potrafi pójść w obie strony. Jak na razie duża przewaga farmy i po prostu zastanawia mnie, skąd to się wzięło dla White Knighta. Bardziej, że Sejuani kręciła się przy topie, więc to nie jest tak, że Irelia powinna oddawać jakiekolwiek creepy ze względu na presję, którą by odczuwała. Mm-hmm. I ogólnie zastanawiam się, wchodząc do tego turnieju, która z ról będzie najbardziej obstawiona? Bo w tamtym roku, czy w poprzedniej edycji EU Masters mówiliśmy o Górnej Alei, może o tym zaraz, jednak dobry Black Shield i także błysk ze strony Gryssena uratuje jego życie, ale w tamtym, chociaż jest wejście tutaj ze strony Labrowa, pierwsza krew, nie dali mi dokończyć wątku, ale za to dali
radę wyeliminować przeciwnego wspierającego. Tutaj Morgana nieco zbyt długo pozostała, nawet pomimo błysku oraz swojego Black Shielda, więc bardzo szybko pokarana. Wracając. W poprzedniej edycji U-Masters mówiliśmy o górnej alei i wydaje mi się, że nadal będziemy mówić o górnej alei. Jest Aggressivo, jest IBO, jest Hirit, który kompletnie w lidze francuskiej radził sobie świetnie. Shigenda, White Knight i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że jeszcze kilku utalentowanych top lanerów nie wymieniłem, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim będzie turniej, który zadecyduje się na górnej części mapy. Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że solo lanerzy ogólnie budzą tutaj podziw, bo ja patrzę na chociażby tych polskich, Selfie, Matisse, Freusen, ale też na Milice, patrzę na Eike, patrzę na Seikena, dwóch francuskich dobrych midlanerów. Wydaje mi się, że Exile, mimo że w LCS-ach nie był topowym, to na poziomie EU Masters coś może zdziałać. Mhm, ale także na górnej alei mogą zdziałać tutaj zawodnicy Falcon, wiele złego przeciwnikowi, chociaż ten był w stanie uciec za pomocą swojego błysku. Zaraz szósty poziom pojawi się dla White Knighta i możliwe, że będzie chciał odwrócić całą sytuację. Duża fala minionów jednak się nie rozbije, więc tutaj oprócz błysku Falcon nie zyskało zbyt wiele. Także próba ze strony dżunglerów. Jeden załatwił pierwszą krew przy asycie swojego botlane'u, ale też myślę, że bardzo będzie walka o priorytet na bocie i na midzie. O pierwszy smok to jest Mountain Drake. Oczywiście oprócz jego uniwersalnej wartości to patrzy przez pryzmat kompozycji. Azir oraz Yasuo to dwóch midlanerów, którzy naprawdę dokładają DPS do Nashora. I gdy wzmocnisz to jeszcze właśnie górską bestią, tutaj po 20 minucie, jeśli masz tylko drobną przewagę, możesz od razu lecieć na Nashora. I myślę, że to jest coś czego na pewno tutaj drużyna ze Skandynawii będzie szukała. Tak? Także ta kompozycja Big pozwala ci na całkiem niezłe skalowanie, ale pomimo tego, jeżeli jesteś w stanie wyrobić sobie przewagę na początkowym etapie rozgrywki, możesz przyspieszyć rozgrywkę, bo popatrz, masz Kai'Sa, masz Azira, masz Atroxa, wszystkie te postacie są w stanie zadawać bardzo duże obrażenia i także natarcia i oblężenia będą dosyć łatwe dla zawodników z Big, więc nie oczekuję aż tak długiej rozgrywki, jak w przypadku poprzedniego spotkania, gdzie w zasadzie jedna walka drużynowa rozsądziła o losach całego meczu. Tutaj zabezpieczenie tego smoka, następnie przejęcie Heralda, może otworzenie środkowej alei właśnie za pomocą Heralda, następnie przejęcie Barona. Takie powinny być ruchy dla Big, żeby szybko zakończyć ten mecz. No, mówiąc o szybkim kończeniu meczu, kradną Blue i biorą smoka. Zobacz, ile postaci korzysta z tego przyspieszenia prędkości ataku od sztandaru Jarvana. Azir od razu więcej rozkazów. Kai'Sa szybko sobie radzi z rozbijaniem plazmy na smoku. I faktycznie już przed końcem ósmej minuty kolejny smok zostaje odblokowany. I kiedy wyciągniemy do próżni te dwa botlane'y, zdziwilibyśmy się mówiąc, że to właśnie duo lane ze strony Big będzie miało priorytet, bo przeciwko nim Sivir oraz Morgana. W zasadzie klikasz dwie umiejętności i fala minionów spływa. A tutaj jednak to zawodnicy Big byli w stanie przeciwników wykurzyć z linii i następnie przejść do tego smoka, więc bardzo łatwe przejęcie. Oczywiście to jest konsekwencja tego początkowego ganku, następnie zepchnięcie na Mexa do bazy, ten musiał wykorzystać teleportację i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle też chciałem poruszyć temat, jeżeli chodzi o itemizację Kaziego. On na początku zakupił dwa pikaksy, bo kiedy grasz Kai'Są, ostatnio bardzo popularny jest ten build, który wykorzystuje Manamune. I problem z Kai'Są jest taki, że Ezreal może stakować Manamune raz za razem, kiedy już ma łezkę ze względu na to, że jego umiejętności mają niski cooldown, nie kosztują zbyt wiele punktów many i to jest dla ciebie opłacalne. Ale jako Kai'Sa w zasadzie będziesz dopiero stakował Manamune w momencie, w którym pojawi się ten cały przedmiot w twoim ekwipunku za każdym autoatakiem. Oczywiście po czasie odnowienia będziesz w stanie dokładać kolejne staki. I tutaj Karzy zdecydował się po prostu na dwa pikaksy, pomimo tego, że miał złoto, które pozwoliłoby mu na zakupienie Łzy Bogini, żeby zwiększyć dawkę zadawanych obrażeń natychmiastowo. Teraz wreszcie dorzucił tą łezkę, bo w zasadzie nie miał czego lepszego. Prawdopodobnie na kolejnym powrocie do bazy będzie już miał całe manamin i od 10, 11 minuty zacznie się stakowanie tego przedmiotu, który potem w późniejszym etapie rozgrywki podkręca twoje obrażenia naprawdę nieźle. Z całą pewnością i tak jak nakreśliłeś, trochę przesuwa swój power spike, a raczej przyspiesza go. No ale oczywiście koszt pójdzie później, bo ta łezka będzie nieco parę minut prawdopodobnie. No to jest dosłownie raptem 50 staków, które byłbyś w stanie wykorzystać swoimi umiejętnościami, a to nie jest zbyt wiele, bo to w zasadzie 30 czy minuta, więc aż tak dużo nie straci na tym Karzy, a był w stanie szybciej chociażby zniszczyć nadchodzącą falę minionów, co pozwoliło mu przejść na smoka, więc tutaj mądre wybory i mądre decyzje ze strony Karzy'ego. Na razie jakie decyzje podejmie Big, bo jest ta rotacja, przenieśli swój botlane na górę, oczywiście rywale tym odpowiedzieli również, ale patrzę teraz na to, rywale recallują, mamy pewne resety, kto pojawi się pierwszy przy tym Rift Heraldzie. Wydaje mi się, że jeśli chcesz rozkręcić mecz, zawsze Rift Herald jest twoją opcją. W
Wtedy masz pierwsze przedmioty pobudowane, twój midlaner będzie w okolicach 8-9 poziomu, więc jedną umiejętność będzie miał zmaksowaną, z reguły ta, która zadaje najwięcej obrażeń, zwłaszcza midlanerzy wtedy mają dużo do powiedzenia. I kto zgarnie tego Heralda, tyle plate'ów można przez 4 minuty rozbić. Na razie jednak Jarvan jest na bocie. Zobaczymy, jak plany dżunglerów im się powiodą. I zastanawiam się, czy tutaj Falcon od razu odpowie właśnie przejściem na samego Heralda. Nietrafiony jednak ultimate ze strony Crazy'ego i on zostanie wyeliminowany nawet błyskiem, nie będzie w stanie się tutaj uratować. To jest zabójstwo dla Donarca, no ale z drugiej strony mówiliśmy o tym Heraldzie, który mógłby nieco przyspieszyć poczynania Big. Ten jest przejmowany przez Falcon. Cardi wróci do bazy, ma jednak dostępną teleportację i czy zawodnicy z Niemiec pokuszą się o walkę? Chyba jednak nie, więc wydaje mi się, że nieco na wyrost ta interwencja na dolnej części mapy, bo Crazy aż tak dużo nie straci. Ma dostępną teleportację, zaraz znów pojawi się na dolnej części mapy i nawet te plejty nie spadną. No ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jak na razie Cardi oraz Lavrov czują się fantastycznie na tym topie, nie potrzebują w ogóle swojego dżunglera, żeby robić takie niesamowite spustoszenie właśnie w pojedynku 2-2. I tu była zła komunikacja ze strony duetu Falcon ze względu na to, że wejście przez Lavrova było na początku wycelowane w Sivir, która od razu użyła swojego spell shielda, ale Grisen wydaje mi się, że panicznie użył własnej umiejętności, która jest w stanie zanegować wszelkie efekty kontroli tłumu. Następnie podbicie ze strony Nautilusa, który był już w stanie wycelować swoim ultimate'em w przeciwnika nieposiadającego Black Shielda, pozwala Kaziemu na dołączenie do tej walki. No i tutaj posypały się dwa błyski, zmuszeni zawodnicy Falcon podał powrot do bazy. No i w konsekwencji stracą także te dwa plejty na górnej części mapy. Kajsa rozkręca się i naprawdę ma się dobrze. I tak naprawdę przewaga w złocie już wylądowała na poziomie 3000, a to tylko dwa zabójstwa, tu się dużo nie dzieje, ale jednak ta farma w dżungli, żeby robić swoje, te dwa zabójstwa też pomogły. Zobaczymy, czy coś więcej jeszcze rozkręcą. A z drugiej strony ten Herald. I tu jest problem z nim. Na której linii ma być zagrany? Bo wszystkie póki co alejki pilnowane przez Big. Jeszcze 2 minuty. Wydaje mi się, że najlepszym wyborem byłoby jednak wtłoczenie tych sztuk złota w Irelię, która radzi sobie jak na razie najlepiej i jest w stanie przepuszować falę minionów na przeciwniku. Zazji tutaj był w stanie uniknąć wszelkich umiejętności przeciwnika, ale Namek z tym razem nie posiada błysku i musi być wyeliminowany. To zabójstwo zostanie przekazane Karziemu, proszę bardzo. O, 1-2. Ho, ho, ho! Kompletnie zagubił się tutaj duet skandynawski. Widzimy, że jeszcze do przodu gdzieś Zazji idzie, ale Sejuani po prostu się wycofa. Ale ja cię kręcę, to się po prostu nie powinno wydarzyć. Teraz splash ze względu na to, że to nie jest twoja dżungla, Sejuani. I Skeden po prostu będzie musiał oddać mid lane. Do złych drzwi zapukał w tym momencie Skeden, przeskakując przez ścianę. I pomimo tego, że to przeciwnicy dysponują Heraldem, plejty spadają na korzyść Big i także ta pierwsza cegła. Skeden zbyt długo tutaj został, pomimo tego, że Kryze jest gdzieś tam na flance, będzie próbował wyeliminować swoich przeciwników. Dobry podwójny stun, następnie wejście przy pomocy ultimate'a. Będzie to jedno zabójstwo, ale chyba na tym się skończy. Jest tu Namek, ale ta wieża świetnie odcina potencjalne. I nadciąga White Knight, Kryze w tarapatach, patrz na to! Każdy cios będzie bolał. No niestety Aatrox musiał pogonić za rywalem, ale Namexem zajmie się Lavrov i to jest kompletna anihilacja ekipy czerwonej. Jak widzimy, bardzo ładne zagrania mechaniczne tu się opłaciły i złoto w tym momencie jest zdecydowanie na stronę Big. I to mi się podoba ze strony Big ze względu na to, że w poprzedniej rozgrywce widzieliśmy Origin, które raczej przez większą część rozgrywki trwało w stagnacji, nie było w stanie wykorzystać swojej kompozycji czy swoich ruchów na mapie. Tutaj bardzo dobre interwencje ze strony Big, świetne inicjacje i nawet pomimo tego, że stracili dwóch zawodników i tak sprowokowali dla siebie niezwykle dużą przewagę. Przypomnijmy o tym, że Karzi nawet nie dołączył do tej walki, on cały czas znajdował się na górnej części mapy, gdzie dostawał w zasadzie solowe punkty doświadczenia, coraz więcej złota i tak dalej, więc Big jest tym zespołem, który jest w stanie wykorzystać początkową agresję i przekuć ją w naprawdę sporą przewagę. Mhm. I bardzo podobało mi się zagranie Donarca, kiedy widział, że Irelia zamierza go ogłuszyć, kataklizm, wtedy ten stun nie zostaje aplikowany, bo w trakcie ładowania twojego ultimate'a jesteś niepowstrzymywalny. Zamykasz Irelię i rozpoczynasz walkę, więc 1-1 Sheikh Jarvan zasługuje na razie na propsy, przynajmniej z mojej strony, ale jak na razie zasługuje również na Cloud Drake'a, kolejne obiektywy lądują do nich i nie oszukujmy się. Skandynawia nie wygląda tutaj za dobrze. Oj, to jest 7000 sztuk złota już na korzyść Big, jeszcze przed 15 minutą i ten Herald zaraz skończy się jego czas, w którym możesz go aktywować, a Skeden nadal musi na jakiejś linii go rzucić, chyba że po prostu nie podejmie się tej decyzji, co by było naprawdę sporym roztrwonieniem potencjalnych sztuk złota i to jest problem. W momencie, w którym nie wygrywasz, przejęcie Heralda jest naprawdę problematyczne ze względu na to, że nie wiesz, gdzie go uruchomić i tutaj rozpaczliwie użycie go na środkowej alei. Zobaczymy. Nawet jeżeli uderzy w tą wieżę, to nie jesteś w stanie jej przejąć. I złota już też nie dostaniesz z opancerzenia. Mówiąc o złocie, wieża wzięta na bocie.
Karzi? O, to może być duży problem. Oj, chyba shutdown leci. Oj. Karzi! Och, jednak idzie na rywala. Prezdi atak na Kaisie. Pozdrawiam. I Grisen chyba pogodził się ze swoim losem. Labrow przychodzi, żeby tylko skrzyć killa. I Karzi, no nieźle. Już widzę czat na naszej transmisji. No, AD Carry wcale nie potrzebują nerfów. Po prostu Kai'Sa jest tak potężna w tym momencie rozgrywki. Przede wszystkim masz już ulepszenie swojego ultimate'a i także Karzi zagrał tutaj bardzo inteligentnie, bo nie próbował uciekać do tyłu. Przeciwnicy i tak byliby w stanie go dogonić ze względu na połączenie ich umiejętności specjalnych. Za to zdecydował się na odwrócenie obrażeń i był w stanie wyskoczyć za pomocą swojego ultimate'a oraz błysku z większej ilości obrażeń, więc bardzo zgrabne zagranie ze strony Karzi'ego. Z całą pewnością, jak widać, nie tylko na Twitterze potrafi być kozakiem. 3-0-1 Kai'Sa. To kilka powodów, by się obawiać i ogólnie 2 na 10 gierka dla Falcon. Wydaje mi się, że będzie dla nich, muszą inaczej definiować sukces, bo mówiłeś, 5 drużyn, które definitywnie myślą o sobie jako drużynie, która ma zamiar wziąć udział w kolejnej fazie, ale Falcon myślę, że będą cieszyli się, jeśli zwyciężą jeden meczek. Tak, ich oczekiwania nie są zbyt wielkie. Trochę grają ochoną. Co było nagłówkami prasy w San Marino? Że strzelili bramkę, bo to się im dawno nie zdarzyło. To, że Polsce, to inna historia. Więc wydaje mi się, że trochę takie San Marino niestety tu się zrobi dla Falcon. I będą... chcą zagrać 7 dobrych map. Myślę, że to jest ich celem. I jedną wygrać, to byłoby świetnie. Ale to nie będzie ta. Tak, nie chcę nic odbierać tym zawodnikom, bo oczywiście dostali się na EU Masters, w swoim regionie mieli dosyć duże sukcesy, ale... Tak, 8-1 w fazie zasadniczej w seriach, 16-3 w grach, więc... Ci goście wiedzą, jak grać w League of Legends. To też trochę świadczy o poziomie całego regionu, ale wydaje mi się, że to będą tacy nieco chłopcy do bicia. Teoretycznie poligon doświadczalny dla tych niektórych zespołów. O, na przykład Origin pokonało nas w poprzedniej rozgrywce takim nietypowym wyborem. Teraz gramy na Falcon, możemy go przetestować we własnych rękach albo po prostu chcemy się rozgrzać i tutaj na pewno takie zespoły też muszą być obecne, bo w rywalizacji ktoś musi być lepszy i nigdy nie będziemy mieli niezwykle wyrównanego poziomu. No ale tutaj Big po prostu też pokazuje własną potęgę, bo naprawdę niezwykle przekonująco poruszają się po mapie. Przejęli przed 20 minutą już 2 wieże poziomu 2 bez użycia Heralda, bo ten był oczywiście w rękach przeciwników. Na pewno to jest przekonujące i na pewno imponują nam zawodnicy Big. 10 tysięcy przewagi, Maguire. To już stąp. Tak, z tymi liczbami nie polemizujesz i z tymi przedmiotami też, nie? I na pewno drużyna Big będzie szukała pójścia trochę dalej w tym turnieju, a niż to zrobili ostatnio, ze względu na to, że to wydaje mi się jest w ogóle jedno z najlepszych EU Masters, jeśli chodzi o drużyny, bo zawsze kiedy rozmawialiśmy o EU Masters, wydaje mi się, że niektóre regiony miały pewien regres, a oczywiście komentujcie jak chcecie, oczywiście bardziej mówię o opiniach, które mieliśmy przed turniejem, ale na przykład Hiszpania straciła trochę ze swojej legendy, zawsze było Hiszpania, wszystkie zastępuje, nie mieliśmy takiego przekonania, czuliśmy, że Polska daje dobrą reprezentację, a czuliśmy, że to na pewno Francja jest bardzo groźna, ale ostatecznie bywały regiony, na przykład, które miały mniejszą lub gorszą renomę. Teraz mam wrażenie, że wszystkie regiony sięgają swoich wyżyn. Masz wrażenie, że wszystkie z głównych przyszły naprawdę dobrze przygotowane i te boczne mają coś do zaoferowania. Wydaje mi się, że to będzie najtrudniejsze EU Masters do wygrania po prostu. I jestem ciekawy, jak daleko właśnie niemiecka liga zajdzie, ze względu na to, że mieli dużo dobrych drużyn, tak nawet to Euronix, które nie zakwalifikowało się. Są ekipą, która normalnie mogłaby się pojawić tutaj na European Masters. Nie zapominajmy o SK Gaming Prime, które w poprzednim EU Masters zaszło do finałów, a teraz nawet nie reprezentują swojego regionu. Więc niemiecki region chyba, oprócz tego, że Hiszpania i Francja zawsze są na twoim radarze, Polska z innych pobudek, ale nawet i niekoniecznie, Niemcy zdecydowanie są na moim radarze, jeśli chodzi o to European Masters. I jestem ciekawy właśnie tej ekipy Big i o ile to spotkanie nie do końca mi udzieli informacji, jak daleko mogą zajść w turnieju, ale widzę, że są rozgrzani, to na pewno. I trzeba też dodać to, że Niemcy jako najmocniej zasiedlony kraj w Europie, bo w końcu 83 miliony mieszkańców, muszą wystawić dobrą reprezentację, tak? Statystycznie powinno to sprawić, że na 83 miliony będziesz miał naprawdę kilku dobrych graczy. No ale też warto zwrócić uwagę, że jak tu bywa czasami w innych ligach niż polskie, bo trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych natywnych drużyn, bo w Polsce tak po prostu mamy. Polak z Polakiem zawsze chce zagrać. W Hiszpanii będziemy mieli ekipy, które są strasznie wymiksowane. We Francji z całą pewnością. I nawet tu Big ma tylko i aż 2 Niemców. White Knight jest Finem, Karzi jest Czechem. Labrow jest Grekiem.
Lavrov też znany ze swojego Tarika. Ciekawy jestem, czy go wyciągnie. Na pewno na solo kolejce. Wiele razy go widywaliśmy. Ale... w sezonie widzę, patrzę na swoją ściągawkę. Nie zagrał nim, ale też pamiętajmy o tym, że EU Masters jest turniejem dla One Trick Pony. I na pewno ludzie nie są przygotowani tak... Gdyby Dawid Sonek był na tym turnieju, ludzie by mu niczego nie zbanowali. Po prostu nie jesteś w stanie wszystkiego sprawdzić albo się dowiedzieć. Pewne legendy chodzą po solo kolejkach, ale coś zawsze ukryjesz. To nie tak jak w regionie. Na pewno nic do ukrycia nie ma Crazy. Oj, nawet ten błysk nie był w stanie go uratować, ale całkiem zgrabna akcja, chociaż teraz odpowiada Falcon na środkowej, ale tutaj nawet w sytuacji 2-4 nie są w stanie pokonać swoich przeciwników. Karzy teleportacja na plecy, niczym sam Hikyu w rozgrywkach ultraligowych. Odda za to życie, ale dwa zabójstwa wpadają dla Big i to będzie na pewno inhibitor. Nie wiem, czy pokuszą się o rozgrywkę. W żadnym wypadku, te death timery są po prostu jeszcze bardzo króciutkie. Inhibitor Baron to jest bardziej ścieżka. Nawet nie inhibitor? Chyba od razu idą na Barona. Mhm. Karzy nie ma teleportacji, bo przed chwilą niczym bohater zjawił się na plecach przeciwników, ale i tak nawet bez niego chyba będą w stanie go przejąć ze względu na te obrażenia, które zadaje Azir. I oczywiście wzmocnieni są tym namaszczeniem Smoka Górskiego, którego wcześniej byli w stanie przejąć. No i to też jest 21 minuta. Baron nie jest zbyt wytrzymały, ale Falcon chce coś z tym zrobić, bo jest teleportacja na plecy. No muszą coś zrobić, jeśli chcą powalczyć w tej rozgrywce, ale ten Yasuo niestety nie ma nic do powiedzenia, nie ma żadnego wsparcia. Irelia nie ma podrzutów, więc i Last Breath nie będzie aktywowane. Dwie eliminacje to właściwie prezent, sprezentowany jeszcze dodatkowo od Falcon. I super to zagrał Lavrov ze względu na to, że podszedł do przeciwnika, który wcześniej postawił Windwalla, następnie go nie uruchomił. Ten w momencie, w którym użył Sweeping Blade, żeby przenieść się za przeciwnego wspierającego, wyszedł spoza obrębu swojego Windwalla, więc był już otwarty, był już narażony na uderzenie przez tą kotwicę. I tutaj Lavrov jeszcze do tego zegarek, żeby nie zostać wyeliminowanym. Namek, słuchaj, kolego, miło było cię poznać, ale... Kaizo jest asasynem, czasami można o tym zapomnieć, ale też jest asasynem i każdy na pewno bawi się w skrytobójce. Oj, szczególnie jeżeli posiadasz te obrażenia magiczne, ze względu na to, że kiedy Kaisa decyduje się na ten build hybrydowy, to zdecydowanie więcej obrażeń jest w stanie zadać w krótkim okresie czasu. W krótkim czasie, nie mówimy o okresie czasu, przepraszam bardzo serdecznie, w krótkim czasie, no ale z drugiej strony, jeżeli zdecydujesz się na obrażenia krytyczne i ten build, który z obrażeń fizycznych korzysta, wtedy... powiedzmy przez 10 sekund jesteś w stanie więcej zadać obrażeń, niż kiedy byś wykorzystywał obrażenia magiczne, ale bezpośrednio, natychmiastowo, jeżeli chcesz kogoś wysadzić, to obrażenia magiczne będą twoim celem. Mhm. Z całą pewnością. I nawet połóg jest wzmocniony. I faktycznie powoli już dźgają rywali pod ich własnym Nexusem. Nie wiem, czy będą szli po trzeci inhibitor, kiedy Nexus tak naprawdę jest głównym celem. Nie najgorsze ultimate, ale żadnego follow-upu poza tym. Widzimy, że tak naprawdę to jest zły setup po teamfight i słaby będzie wynik. Aatrox uwielbia taki rozgardiarz, czuje się nim jak w domu. I jak na razie tylko Girsen był w stanie przetrwać. Grisen całą anihilację jego drużyny. Big rozpoczyna ten turniej od 1-0. O, i taka przechadzka dla Big. Miło i przyjemnie, bo 23-minutowa rozgrywka, w której nie mieli żadnych problemów. W zasadzie te eliminacje widzimy, w jaki sposób na swoje konto przygarnęło Falcon. I Niemcy z bardzo przekonującym zwycięstwem. Okej, cieszymy się z ich zwycięstwa, bo na pewno pokazali, że są gotowi do tego turnieju. Chcemy zobaczyć jak najsilniejsze drużyny. A Falcon 0-2 też trochę mieli trudno, bo dwa mecze godzina po godzinie.